Nie tam zachuśnie, ale taki mały ten, to tam niech tam te władze przychodzą, ładnie zrobione, tego jakoś tam inwestycje, kawka, ciastko i dziękuję i do widzenia, nie? A nie tam jakieś tam może bankiety. Bo... No nie wiem, czy to uroczyste to tak jest potrzebne, a rondo super, bo zawsze przecież jak wyjechały auta tam, to jest Łobrzenica i co tam jeszcze jest podróżne, no to był korek, nie duży. To myślę, że rondo super rozwiązanie, ale czy takie uroczyste, to nie wiem. W zasadzie po co tam uroczyste otwarcia, nie? Nie starczy, jak wyłożyli pieniądze na budowę, to jeszcze fety robić, nie? Przecież to ktoś musi za to zapłacić, nie? To jest takie zwykłe picerstwo, nie? Po co to, nie? Ile tych rond się otwiera rocznie? Pełno buduje się w miastach, nie? To jakby tak każde ronda otwierać, no to ile to kasy trzeba wydawać, nie? Przecież jakaś, jakby nie było feta, zawsze kosztuje. To jest jednak dla krajenki ważne wydarzenie, coś nowego. No i powinno być to tak jakoś, chociaż krótko, tak no oficjalnie chociaż, żeby było otwarte. Myślę, że chyba raczej nie, bo to tylko jest rondo. Raczej jakby był jakiś dom kultury otwarcie, czy coś większego, raczej nie, szkoda pieniędzy na takie rzeczy. Dosyć na rondo wydali, to jeszcze uroczystość będą otwarcie, przesięcie w sztęgli tego, spraszać oficjeli i później co? A kasy tak nie ma, nie? Znowu, żeby tak wydawać na byle co, nie? Mi się wydaje, że raczej nie. Powinna być przede wszystkim rondo jest źle zrobione. To jest rondo bez nadziei. Tiry nie mieszczą się na tym, jeżdżą po rondzie. To mi się wydaje, że to po prostu była tylko strata pieniędzy. Tak i tak po prostu można to ocenić. I w związku z tym żadnego hucznego otwarcia? Nie, nie powinno być, bo rzeczywiście nie powinno być. Nie, bo to jest rondo bez nadziei.